Wygrajmy razem. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów. Życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Myślę, że kibice zobaczyli parę fajnych akcji. Myśmy to potraktowali jako jednostkę treningową. Daliśmy pograć młodym chłopakom, szczególnie w pierwszej połowie grali sami młodzi chłopcy, 16, 17, 18-letni. Bardzo fajnie się zaprezentowali, wygrali pierwszą połowę 1-0. No i cóż, no Kuba to jest ta gwiazda dzisiejszego wieczoru i cieszymy się, że jest z nami. Już zadebiutował w Ekstraklasie. Ile Kuba? 8 minut? To jest. 8 minut się wydawało dużo, no 8 minut, ale to jest początek. Mi się wydaje, że jak będzie tak się prezentował jak dotychczas inni koledzy i będzie przy takich zawodnikach jak Wacek, Żywiec, Korun, Herbert i inni, nie chcę kogoś pominąć, to będzie robił postępy. Tak jak wszyscy inni młodzi, tak samo Kuba. I myślę, że to było najważniejsze dzisiaj, żeby się Kuba zaprezentował. A myśmy to potraktowali jako jednostkę treningową. Szkoda tylko, że Paweł Mocnik nabawił się lekkiej kontuzji. Miejmy nadzieję, że lekkiej. Przede wszystkim chciałem podziękować drużynie Piasta za to, że przyjechali do nas. Jest to w tym momencie najlepsza drużyna w Ekstraklasie i bardzo się cieszymy się, że mogliśmy taki mecz rozegrać. Oczywiście nie był to najmocniejszy zespół Piasta, ale i tak było tam kilku naprawdę dobrych zawodników i na tym tle też zaprezentowaliśmy swoich młodych zawodników, też wypadli nie najgorzej i na pewno jestem z tego zadowolony. Z takich pozytywów to na pewno to, że nie straciliśmy bramki wreszcie po stałym fragmencie gry, bo ostatnio jest to nasza bolączka i z taką drużyną jak Piast, która zdobywa mnóstwo bramek ze stałych fragmentów gry, udało nam się tych błędów nie popełnić i to jest na pewno plus tego sparingu, ale tak jak drużyna Piasta, dla nas też to była jednostka treningowa, mamy ważny mecz w sobotę i tak, to, tak ten mikrocykl tygodniowy potraktowaliśmy, nie nastawialiśmy się jakoś szczególnie do tego spotkania i uważam, że wypadliśmy nie najgorzej. Także jeszcze raz dziękuję za przyjazd i żałuję tylko, że boisko było fatalne, bo by na pewno ten mecz był jeszcze fajniejszy dla kibiców. Ja chciałbym wszystkim kibicom oraz zawodnikom byłej mojej drużyny Unii Tarnów podziękować bardzo za to, że tak mnie ugościli. Na pewno to było dla mnie mega ważne spotkanie, bo grałem tutaj przez prawie 9 lat. Nie nastawiałem się do tego jak o sparingu, tylko jak mecz o życie, można powiedzieć, bo chciałem też udowodnić coś chłopakom.